No, witam serdecznie. Luka z tej strony. Zapraszam Was na filmik o tematyce budowy komputera i wybór komputera. Mam dla Was coś ciekawego w dalszym części odcinka. Ale zacznę przede wszystkim od tego, że przepraszam Was za moją dystrybucję wszystkiego, bo zauważyłem, że trochę jąkam się, jak gadam, ale postaram się, żeby lepiej to było. Zacząłem trochę więcej czytać i może mi ta dykcja lepiej będzie. Bardzo Was przepraszam za to, ale mam coś dla Was później fajnego. Ale żeby zacząć mówić o budowie komputera, trzeba wiedzieć, z czego składa się komputer oraz co to jest komputer przede wszystkim. Komputer to jest elektroniczne urządzenie, które przetwarza dane według określonych instrukcji programu. Komputer są wszechstronne narzędziami, które mogą wykorzystać różnice zadań po prostych operacjach matematycznych, po skomplikowania, obliczanie i zadań logicznych. Dodam do tej definicji, że komputer te zadania wykonuje w systemie binarnym, czyli dwójkowym. Jak chcecie, to mogę Wam później kiedyś pokazać, jakie są systemy obliczeniowe niedziesiętne, jak my używamy, czyli od 0 do 9, ale jeszcze są dwójkowe, szesnastkowe i jakiekolwiek tam ósemkowe. Możemy tam kiedyś powiedzieć o tym. To też jest podstawa elektroniki, żeby wiedzieć, jak są systemy dziesiętne, bo to też jest bardzo też ważna sprawa. Budowa komputera może dawać skomplikowane na pierwszy rzut oka, ale z odpowiednią wiedzą i narzędziami może to zrobić samodzielnie. Składa się procesor, CPU, płyta główna, pamięć operacyjna, czyli RAM, karta graficzna, GPU, zasilacz, dysk twardy, dysk lub dysk SSD, obudowa i to wszystko. No i peryferia, czyli klawiatura, myszka, monitor, do tego dodam. Ale chcę tylko powiedzieć o samej jednostce centralnej, więc powiem tak. Procesor zwany również jednostką centralną CPU, centralny proces unit, jest kluczowym komponentem komputera, który odpowiada za wykonanie instrukcji programu oraz przetwarzanie danych. Poniżej znajdziesz kilka kluczowych informacji na temat procesora. No i to funkcja jako procesora. Wykonanie instrukcji procesora, przetwarzanie i wykonanie instrukcji zawarte w programach komputerowych i systemach operacyjnych. Ja bym dodał do tego. To trochę tak inaczej jest. Sterowanie operacjami komputerowymi jest odpowiedzialne za sterowanie operacjami komputerowymi, koordynację pracy innych komputerów, momentów i zarządzanie zadaniami. No trochę się z tym nie zgodzę, bo od tego też jest BIOS. Analityka i logika. Procesor wykonuje operacje analityczne, takie jak dodawanie, mnożenie oraz operacje logiczne, takie jak porównywanie, sprawdzenie warunków. Cache. W procesorze mamy cache'a przy okazji. Procesor posiada pamięć cache, który służy przechowywaniu tymczasowych danych, przyspiesza dostęp do najczęściej używanych informacji. Dodam, jeżeli zapełnimy cache'a, wszystkie operacje przechodzą do pamięci operacyjnej. I czasami, jak jest za mało cache'a,
to czasami może tak spowodować, że troszeczkę komputer nam się spłoni. Ilość cechy procesora. Ilość rdzeni. Współczesne procesory mogą mieć jeden lub więcej rdzeni, co pozwala na równocześnie wykonywanie wielu operacji. Dodam do tego, że my mamy złudzenie, że komputer wykonuje kilka operacji, ale praktycznie komputer wykonuje jedną operację, tylko przełącza się pomiędzy operacjami. Teraz współczesne komputery wykorzystują rdzenie, żeby wykonać więcej operacji. Kiedyś tak było. Traktowanie mierzone w gigabajtach określa, jak szybko procesor może wykonać instrukcję na sekundę. Pamięć cache podzielone na L1, L2, L3 zależy od ilości szybkości dostępu do pamięci cache. Architektura oznacza układ wewnętrzny procesora i wpływa na jego pojemność. Są architektury 32-bitowe i 64-bitowe procesorów. Ale teraz się przeważnie stosuje 64-bitowe, przedtem się stosowało też 32-bitowe procesory, ale chyba mi się wydaje, że już się nie stosuje, ale nie jestem pewien. Jeszcze były 16-bitowe kiedyś. Teraz stosuje się przeważnie 64-bitowe. Jeszcze jak pracuję przy komputerach, które osoby mi dają, to też się spotykam niestety jeszcze z 32-bitowym. I to jest dla mnie problem, ponieważ jakby wytłumaczyć na architekturze 64-bitowej możemy zainstalować programy 32-bitowe, ale na 32-bitowej architekturze nie możemy zainstalować powiedzmy programów 64-bitowych. Niestety to jest ograniczenie komputerów. Rodzaje procesorów. Procesory dla komputerów stacjonarnych przeznaczone głównie do zastosowania ogólnych, takich jak praca biurowa, multimedia, gry. Procesory do laptopów oferują zrównoważoną wydajność, oszczędność energii, aby dostarczyć się do ograniczonej przestrzeni i zużycia energii w laptopach. Procesory do serwerów przeznaczone do obsługi wielu zadań jednocześnie zapewnia dużą wydajność i niezawodność. Takim procesorem AMD Triple Ether. Procesory do systemów wybudowanych. Optymalizacja pod kątem specyficznych zadań, takich jak systemy kontroli LOT. Też się stosuje procesory w niektórych, na przykład w niektórych, powiedzmy, maszynach przemysłowych. Już się stosuje i tak powiedzmy. Przepraszam. Dodam jeszcze do tego rodzajów procesorów, na przykład rodzaj od producenta, czyli na przykład AMD czy Intela. To też jest rodzaj procesora, tylko to są podzielone na jakie to są procesory. Podsumowując, procesor jest kluczowym elementem komputera, który wpływa na ogólną wydajność, zdolność do obsługi różnych zadań. Wybór procesora zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika i charakterystyki planowanego zastosowania komputera. No właśnie. Dodam kilka słów do tego. Nieraz ludzie mówią, czy lepiej kupić AMD-ka czy Intel. To zależy przede wszystkim od preferencji użytkownika. Ja osobiście używam AMD-ka, ale Intela też się spotykam z tym.
Nie są złe. Internet to też dobre, tylko właśnie, jeżeli my chcemy komputer, który jest tańszy, to lepiej kupić procesor typu AMD. Teraz, kiedyś było przekonanie, że AMD-ki się bardzo grzeją. Teraz już to nie jest stosowane. Już Intel też pod wpływem, jakby powiedzieć, budowy komputera, ilości wątków, ilości właśnie rdzeni, też już do AMD, do tego już tego. Ale powiem później, pokażę coś na temat procesora, ja będę miał jeden z procesorów. Płyta główna zawiera również, zwana również płytą główną lub MOTHB, jest centralnym elementem komputera, który łączy ze sobą, zarządza innymi podzespołami. Ponieważ znajduje się kluczowe informacje na temat płyty głównej. Jest o tym, co chciałem powiedzieć. Złącze dla procesora CPU, czyli gniazdo, slot inaczej. Płyta główna zawiera gniazdo dla procesora, który jest zazwyczaj specyficzny dla określonego rodzaju procesora. Jeżeli będziemy wybierali procesor, musimy wiedzieć, żeby odpowiednią płytę główną dobrać, ponieważ gniazda slotów, czyli gniazda odpowiednich, gniazda odpowiednich, wam coś pokażę, a coś nie dostałem, że czekajcie, muszę coś zobaczyć. Chyba dostałem atak hakerski. O, zablokował mi komputer, telefon. Chcieli mi zaatakować komputer. Znaczy telefon. Od razu blokuje Orange. Fajnie, to jest dobre. Ciekawo. I na przykład pod procesor AMD stosuje się AM5 lub AM4. Zależy od... lub AM3 też się... AM2, przepraszam. Bo AM3... Nie, jest AM3. Jest AM3. Jest. O ile pamiętam, FX-a się stosuje. Gniazdo pamięci RAM. Płyta główna posiada gniazda, w których umieszcza się moduły pamięci RAM. No, dokładnie. O pamięci RAM trochę dalej opowiem. Złącza dla karty graficznej PCI Express. Płyta główna, karta graficzna, dźwiękowa i inne karty rozszerzeń są modułowe i w gniazdach PCI Express lub PCI, bo to też jest inny rodzaj karty. PCI Express jest szersze, PCI jest troszeczkę mniejsze. Złącze do SATA. Podłączenie dysku twardego SSD i innych urządzeń interfejsu SATA. Dodam do tego jeszcze dysk twardy, czyli magnetyczny. Dobra. Jeszcze są złącza M2, czyli te do dysku. No. Tutaj już mam opcję, już później będzie.
złą USB HDMI Ethernet. Płyta główna zawiera również porty USB HDMI Ethernet, które umożliwiają podłączenie zewnętrznych urządzeń. To prawda, tylko że współczesne komputery, jeżeli chcemy wydajne mieć, to już pod HDMI komputera nie ma. Czas, jeżeli w ogóle ma, jest możliwość podłączenia komputera, w ogóle czy jest możliwość, jeżeli w procesorze jest układ graficzny, musimy tam pamiętać o tym. Złącze zasilania. Płyta główna otrzymuje zasilanie z zasilacza za pomocą specjalnych złączy. To prawda. Złącze do wentylatorów. Kontroluje prędkość obrotową wentylatorów chłodzenia oraz je w ogóle podłącza przede wszystkim. Zacząć od tego. I do tego jeszcze dodam, że ostatnio właśnie na materiale weszło właśnie, jak komputer, jak dobrać odpowiedni zasilacz. I ja powiem szczerze, że źle dobrałem zasilacz. Później opowiem, co jest tak, jak będę miał o zasilaczach, będę gadał. Rodzaje płyty głównych. ATI, Micro ATX, Mini ATX. Odmiana standardów, określony rozmiar i układy złącz na płycie. To jest prawda. Tutaj jestem troszeczkę z tym punktem nie myślę, że są takie płyty, ale płyty gamingowe specjalne zaprojektowane z dodatkowymi funkcjami graczy, takimi jak lepsze zasilanie dla procesora czy dodatkowe włącze do podkręcania. Osobiście wolałbym zwykłą ATX użyć niż taką płytę gamingową. Dużo droższe są. Oraz płyty z serwera. Przeznaczone do obsługi większych ilości użytkowników wymaga dużo miejsca na kartę rozszerzeń. Oraz dodam do tego, że zawierają nie jeden slot na procesor, tylko jeszcze dwa sloty procesora i jest modularny, czyli możemy wymieniać, dopinać płyt do serwerów, można jakby powiedzieć, dodawać pamięć nieoperacyjną, tylko pamięć fizyczną, czyli pamięć o dysku twardym. Pamięć operacyjna. Dobra, to zaczniemy. To jest jedna z kluczowych części komputera, która tymczasowo przechowuje dane, do których procesor ma szybki dostęp. Ponieważ poniżej za kilka słów o cechach tego rodzaju podzespołu. Funkcje pamięci. Szybki dostęp do pamięci RAM umożliwia procesorowi szybkie dostęp do danych, czyli przyspiesza wykonywanie operacji. To się zgadza. Czy tymczasowe przechowywanie danych przechowuje tymczasowe, gdy są używane przez bieżący procesor i aplikacje. I dodam do tego jeszcze, że po wyłączeniu komputerów pamięć operacyjna RAM się kasuje. Jeszcze jest pamięć operacyjna ROM, w którym jest zapisany filler, czyli RAM się różni od ROM-u, że możemy zapisywać można jakby powiedzieć zapisywać i odczytywać. A ROM tylko można zapisać i już nie można z tego skasować. Cechy pamięci RAM. Ilość pamięci
mierzona jest w gigabajtach. On jest niewidzialny 3 terabajtów, bo tutaj pisze, że w terabajtach. Określonych pojemności pamięci. No, ja teraz się stosuję przede wszystkim w komputerach. Dokładnie, o ile ja pamiętam, ja stosuję tak 16 giga RAM-u, żeby ten komputer nie był. Osobiście mam 64. No właśnie, trochę dowaliłem troszeczkę. O, właśnie miałem powiedzieć o tym. Częstotliwość określa szybkość, z jaką pamięć RAM może przesyłać dane. Dodam do tego, że kiedyś były bardzo słabe ten typ pamięci. Tutaj jeszcze dodam do tego, bo tutaj jest tylko 3, ale ja jeszcze dodam tak. Takie pamięci jak DDR4, DDR3, DDR2. Kiedyś się stosowało pamięci z DIMY. I teraz jeszcze pierwsze pamięci operacyjne. Kurwa, nie pamiętam, jak pierwsze pamięci się nazywały. Mam na końcu języka, nie pamiętam. Jeżeli wiecie to, jeżeli to jest to, przypomnijcie mi w komentarzu. To różne generacje pamięci, z których każda wprowadza nowe technologie i zwiększa wydajność. No, proszę bardzo. To jest też ważne. Latencja określa czas opóźnienia między żądanym dostępem do danych, a ich faktycznym dostarczeniem. Czyli opóźnienie po polsku. Dual Channel, Quad Channel wspiera tryby dwukanałowe lub czterokanałowe, co zwiększa przepustowość pamięci. To jest bardzo ważne, bo jeżeli mamy na przykład Single Channel i różnica Dual Channel a Single Channel to też jest tym, że pamięć chyba o połowę jest wolniejsza od pomiędzy jednym a drugim. Ze single channel albo dual channel. Dlatego się zawsze stosuje dwa moduły pamięci tej samej. Dodam do tego, że najlepiej stosować tego samego rodzaju pamięci, czyli pamięci cache'owe, czy pamięć musi być taka sama cache. Taka sama musi być ilość pamięci w tej samej firmy, czyli na przykład nie można stosować powiedzmy pamięci 8-gigowej 8 i 16, bo nie zadziała nam dual channel. Funkcje zasilacza. Dostarczanie energii, zasilacz zasilacz to komponent komputera, który dostarcza energię elektryczną wszystkim pozostałym zespołom. No to kluczowe informacje. Dostarczenie energii. Zasilacz przekształca prąd z gniazda, czyli prąd 223 prądu stałego, zmiennego, przepraszam, na prąd stały. Elektrycznego, napięcia i prądy odpowiada dla komponentów komputera. Dodam jeszcze do tego, że powiedzmy o sprawności. Jest gdzieś tutaj napisane? O, jest. Jest. Dobra, to nie będę spoilerował. Zabezpieczenie. Zasilacz często zawiera różne zabezpieczenia, takie jak przeciwobciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przegrzewanie, aby chronić komputer. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli byśmy nie mieli tego, po prostu komputer by mógł
mógł nam spalić inne podzespoły. I to jest bardzo też. Powiem, że w płycie głównej też zawierają się chyba jakieś tam funkcje zabezpieczenia, ale nie jestem pewien. Chyba te współczesne komputery mają. Poczekać, kawał się sobie wypije. Nie. Złącze zasilające. Zapewne złącze do podłączenia płyty głównej, procesora, karty graficznej, dysków, innych urządzeń. No, to jest też właśnie inna wtyki do innego podzespołu. Moc, zasilacz. Moc, cechy zasilacza. Moc oznacza ilość energii, jaki zasilacz może dostarczyć. Wybierz zasilacz o mocy wystarczającej dla wszystkich podzespołów. Efektywność. Wydajność zasilacza mierząca w procentach, oznaczająca ilość, ile rzeczywiście używanym do zasilacza komponentu wyższych efektów oznacza mniejsze straty energii. Dokładnie. Do tego potrzeba na przykład certyfikat. Efektywność zasilacza mogą mieć certyfikować tak jak 800 plus, gold, srebro, platinum. Platinum jest największe. Oznacza określony poziom efektywności. I tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy mieli. Ja tam coś pokażę wam i ja sobie zrobię coś ciekawego. Zasilacze mogą być modularne, półmodularne i niemodularne. Modularne zasilacze pozwalają na połączenie tylko niezbędnych kabli, co ułatwia zarządzanie przewodami w obudowie. Tak. Szczerze mówiąc, ja używam niemodualnych zasilaczy, ponieważ tak mamy to wszystko schowane i tak to, ale dużo są droższe modualne niż niemodualne. Zasilacze mogą być chłodzenie. Zasilacze mogą być chłodzone pasywnie bez wentylatora lub aktywnie. Z wentylatorem. Chłodzenie aktywne jest bardziej powszechne. Tak jest. To z tym się zgodzę. Zasilacze już chyba niestosowane są w chłodzeniu. Po prostu bardziej jest efektywniejsze. Dyski twarde HDD i dyski SSD są urządzeniami do przechowywania danych w komputerze. Osobiście ja mam, chyba tam napisałem, że osobiście mam hybrydę. Nie osobiście. Ja mam w komputerze hybrydę trzech dysków. Dyski twarde HDD, czyli Hard Disk Driver. Budowa dysku HDD zawiera talerze pokryte magnetyczną warstwą, na której zapisywane są dane odczytu i zapisu danych. Bud danych obywa się za pomocą ruchów głowic. Tak jest i dodam do tego, że nie należy nie należy, powiedzmy, z dysku wytłumaczyć wam, rozkręcać, ponieważ tam jest chyba próżnia albo są gazy neutralne. Zależy od rodzaju dysku. I jeżeli byśmy, bo talerze są bardzo wrażliwe na kurz. Jeżeli byśmy tam nie mieli próżni czy tam gazów obojętnych, byśmy raczej talerze i jednocześnie głowica. Cena na gigabajta. Są zazwyczaj tańsze i
jednostki pojemności w porównaniu do dysków SSD. Z tym się troszeczkę nie zgodzę, ponieważ już teraz dyski SSD są w porównywalnych cenach. I do tego powiem, czy chcemy mieć SSD. Później kilka wniosków powiem o dysku SSD i HDD. Prędkość odczytu. W porównaniu do dysków SSD, dyski HDC są wolniejsze zarówno w odczycie, jak i zapisie. Tak jest. Trwałość mechaniczna. Ze względu na ruchome części, dyski HDD są bardziej podatne na zużycie mechaniczne. Tak jest. Hałas. Mogą generować pewien poziom hałasu związany z ruchem wirujących talerzy i głowic. Teraz to już są takie dyski, które są bardzo ciche i te nowsze dyski niekoniecznie są głośne. Budowa dysk SSD. Dysk SSD od zwykłego magnetyka, od twardego polega na tym, żeby jakby powiedzieć, dysk SSD jest na układach scalonych, a na, właśnie tutaj będzie napisane, a na HDD są na talerzach, tym się różni. Dysk SSD nie ma ruchomych części, dane są przechowywane w pamięci flash. To się zgadza. To oznacza, że dostęp do danych jest znacznie szybszy. To jest dobrze. Pojemność. Dyski SSD oferują zazwyczaj mniejszą pojemność niż dyski HDD. Z tym się nie zgodzę, bo już dyski SSD są takie, które, jakby powiedzieć, już są dwuterowe, są czteroterowe. Z tym się akurat nie zgodzę, z tym, co tutaj jest napisane. Ceny na dyski są zazwyczaj droższe na jednostce pojemności w porównaniu do dysków HDD. No, trochę się z tym nie mogę. Są znacznie szybsze od odczycie i zapisie danych w porównaniu do dysków HDD. Tak jest. Dużo szybsze są, ale trwałość. Ze względu na brak ruchomych części, dyski SSD są bardzo trwałe mechanicznie. Brak hałasu. Są zazwyczaj ciche, ponieważ nie generują hałasu związany z ruchem części. Tak jest. Jeszcze dodam do tego, że teraz są już stosowane dyski, które najbardziej się opłacają. To już są jednoterówki. Ja osobiście mam w kompie magnet. I tutaj właśnie powiem kilka rzeczy. Ja stosuję hybrydę tych rzeczy. Mam na system, mam na dysku SSD, ale wszystkie dane są na magnetykach. Ponieważ jak składałem kompa, to trzeba na przechowywanie filmów nagranych i na przykład gier, które mam, potrzebowałem więcej przestrzeni dyskowej, więc powiedzmy tak zrobiłem, bo niektóre gry to bardzo dużo zajmują, naprawdę bardzo dużo zajmują. Dobra, i jeszcze dodam do tego, że mimo że mam magnetyczne dyski, w ogóle nie słychać tych dysków, bardziej słychać zasilaczy, szczerze mówiąc, i wentylatorów. To jest trochę taki mit, że dyski są głośniejsze. Kiedyś były tak głośniejsze, a teraz już są. Nie są, jakby powiedzieć, głośniejsze. Tym bardziej, że jeżeli ktoś, później jeszcze Pan opowiem, jak będę mówił o budowach. Karty graficzne. GPU, Graphics Processor Unit, specjalny układ, który przetwarza dane związane z obrazem wyświetlanym na ekranie monitora. Oto krótko, kilka informacji.
rodzaj kart graficznych. Zintegrowane procesory grafiki zazwyczaj wystarczają do podstawowych zastosowań. Dedykowane, oddzielne karty oferują wyższą wydajność, szczególnie przy grach i zadaniach graficznych. Dodam do tego, że w laptopach jest tak, że często stosuje się właśnie zintegrowane z płytą główną karty graficznej lub z procesorem, ale przeważnie z procesorem. Użycie karty graficznej. Gaming z karty graficznej ze względu na zastosowanie, czy chcemy jakich pracach czy robimy. Czyli tak, karta gamingowa, karta graficzna są kluczowe do wspierania wydajności gry, a gamingowe karty oferują specjalne funkcje, takie jak technologie śledzenia promieni ray tracing. Tak jest, ale też dodam, że to są zwykle też karty graficzne. Praca graficzna, wykorzystanie do grafiki 3, projektowania, edycji wideo, i innych zadań graficznych. Te dwie pierwsze rodzaje kart można stosować jako wspólne, bo to tak powiedzmy nie są. GPGPU. Karty używane są do używania do przetwarzania równoległych zadań naukowych, obliczeń sztucznej inteligencji. I do serwerów. To też się stosuje takie karty graficzne. I do projektowania w autokladzie. Powiem, że są tam specjalne karty graficzne w autokladzie, żeby rysować wektorowo. Dobra. I znowu się rozgadałem, a jeszcze połowę po zespołu nie odgadałem. Specyfikacja karty graficznej. Liczba rdzeni określa ile określa ilość jednostek przetwarzanych równolegle. Ja akurat nie będę się rozgadywał na temat tego, bo akurat tak bardzo karty graficznej rodzaju budowy nie znam. Ale mogę wam kilka informacji przeczytać. Pamięć VRAM, wielkość pamięci, która wpływa na obsadę tekstur i rozdzielczość. No i pomaga procesorowi w myśleniu. Interfejs pamięci. Typ i szerokość interfejsu pamięci. Teraz stosuje się DDR-ki DDR6. Chyba już jeszcze 6 albo jeszcze już szybsze, bo ja nie pamiętam, czy już na przykład szybsze się nie stosuje, bo akurat tak nie pamiętam. Zobaczymy w coś jeszcze. Taktowanie GPU. Szybkość pracy rdzenia graficznego. Taktowanie pamięci. Szybkość taktowania pamięci. Technologie specjalne, na przykład technologie śledzenia promieni DLS w kartach NVIDIA. I nie tylko. W NVIDIA Radeony też mają już swoją technologię śledzenia promieni. Nawet są dobre te karty graficzne Radeony, ale osobiście preferuję, jak to powiedzieć, preferuję jakby NVIDIA, bo kiedyś się przyjechałem na Radeonie i kiedyś były dużo słabsze właśnie Radeony niż NVIDIA. Chociaż czy NVIDIA. Producenci karty graficznej. Jeden z największych firm producentów GeForce.
Producer karty AMD, producent karty Radeon i Intel rozpoczął produkcję kart graficznych, szczególnie z myślą o laptopach i nie tylko, bo są już są Intelowe karty graficzne na PC. I powiem, że oglądałem film i niektóre rzeczy są bardzo fajne. Niektóre rzeczy są też porównywalne właśnie z Intelami, z AMD, Nvidia. Rodzaje złącz. PCI Express, standardowy złącze na karty dedykowane. AGP, parę złącze już mało używane lub nieużywane. PCI, karty graficzne starszego typu lub montowane w złączu PCI. Tak jest. Nic już do tego nie dowiem, nie powiem. Obudowa żeby to wszystko włożyć, to trzeba mieć obudowę, czyli obudowa komputera, czasem nazywana również korpusem. To obudowa, która chroni i zawiera wszystkie komponenty komputera. Oto kilka kluczowych informacji obudowy. Funkcja obudowy. Ochrona komponentów. Obudowa chroni wewnętrzne komputery przed kurzem, wilgocią, uszkodzeniem mechanicznym i innymi czynnikami wewnętrznymi. Organizacja przewodów. Dobre obudowy oferują miejsce schowania kabli, co poprawia przepływ powietrza i ułatwia konserwację. Tak jest. Przeważnie komputery, jakby powiedzieć, mają z tyłu wszystko. Chłodzenie. Obudowy posiadają wentylatory i otwory wentylatora, które pomagają w utrzymaniu odpowiedniej temperatury wewnątrz komputera. To dokładnie złącza zewnętrzne. Na przedniej i tylnej części obudowy mogą znajdować się złącza USB, audio, mikrofonu i tym podobne. Raczej bardziej powiem, że na przedniej, bo złącza, które my podłączamy, jest od płyty głównej. Tych obudowy. Rodzaj obudowy występuje w różnych rodzajach. Obudowy występują w różnych rodzajach, takich jak ATX, Micro ATX, Mini ATX, IT. Są jeszcze małe, takie malutkie komputerki. Nie wiem, co się nazywają. Wybór zależy od preferencji ilości komponentów, jak chcesz zamontować. Osobiście ATX-owskie obudowy polecam, bo są, powiedzmy, jakby powiedzieć, chłodniej w komputerze jest. Materiał. Obudowy są wykonane z różnych materiałów, takich jak stal, aluminium, szkło hartowane. Szkło hartowane jest często stosowane na bokach, aby umożliwić dotyk wewnątrz komputera. Tak jest. Liczba miejsc na wentylatorze. Liczba i rozmiar miejsc na wentylatorze wpływa na chłodzenie komponentów. Niektóre obudowy oferują miejsce na dodatkowe chłodzenie wodne. Także już się stosuje, że na chłodzenie wodne już standardowo muszą mieć komputer. Chyba, że jest rodzaj mikro ATX-owskie, bo i mini ATX. Nie wiem, czy tam można jakieś tam zespoły chłodzenia wodnego. Zarządzanie wygląd. Estetyka może być ważna dla użytkowników chłodów. Obud oferują różne style, kolory, efekty oświetleniowe. Tak jest. Teraz możemy powiedzieć kilka słów, jak dobrać elementy do wymarzonego komputera. Ja powiem tak. Tutaj akurat może być. O, to jeszcze tak. Dobra, okej.
tutaj chyba będę miał trochę skrócie, to powiem, bo to chyba wybór procesora, wybór procesora, zastosowanie. Wybór procesora zgodnie ze zmianą, zgodnie z zamierzoną aplikacją i na przykład procesory gamingowe nie są do gier, procesory wielorodzajowe do zadań wielowątkowych i serwerów. Kompatybilność. Pewnie się, że procesor jest kompatybilny z płytą główną. Tak jest. Budżet. Wybór procesora może być uzależniony od dostępnego budżetu. To się zgadza. Wydajność energetyczna. W przypadku laptopów i systemów mobilnych warto zwrócić uwagę na wydajność energetyczną. I z tym to się też nie... On z tym, opinie i recenzje. Przeczytaj opinie i recenzje, aby uzyskać informacje zwrotne dla użytkowników. Będę to się do wszystkich, do wszystkich tych rzeczy. Tak. Upewnij się, że wybór płyty głównej. Powiem tak. Trochę tutaj powtórzę to, co ja kiedyś przedtem powiedziałem. Upewnij się, że płyta jest kompatybilna z procesorami, pamięcią RAM, kartą graficzną i innymi podzespołami. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli na przykład wybierzemy płytę główną, która nie jest pod inną pamięcią operacyjną, możemy sobie nawet uszkodzić slota na kartę pamięci. Brzmi taki przypadek, że nie przyniósł mi powiedzmy komputera, tutaj się okazało, że jest uszkodzona karta, słodna karta na właśnie RAM, bo nawet źle włożona karta, źle włożona pamięć operacyjna może też spowodować. Funkcje dodatkowe. Niektóre płyty mają funkcje takie jak wbudowane Wi-Fi, zintegrowane karty dźwiękowe, zaawansowane systemy chłodzenia. Teraz już wszystkie płyty główne mają karty dźwiękowe, szczerze mówiąc. Nie spotkałem się z płytą główną, która nie ma karty dźwiękowej. Liczba gniazd pamięci. Pewnie się, że płyta główna obsługuje wystarczającą ilość pamięci RAM. Oferuje się odpowiednie złącze. Rodzaj chipsetu wpływa na funkcję wydajności płyty głównej. Tak jest. Rozmiar płyty. Wybierz rozmiar zgodnie z obudową komputera. Dobra. Dobra, kompatybilność. Tak samo. Upewni się, że pamięć RAM jest kompatybilna z płytą główną i procesorem. Czy obsługuje, na przykład procesor obsługuje daną rodzaj pamięci operacyjnej. Wybierz ilość RAM odpowiednią dla zastosowania komputera. Częstotliwość. Wyższa częstotliwość oznacza szybszą pamięć. Wybierz odpowiednią dla potrzeb procesora i zastosowań. Latencję to nie będę czytał, bo... Wybierz renomowaną markę, która oferuje mnie dwa wodne produkty, sprawdź recenzję. I to jest bardzo ważne. Zestaw dual channel. Jeżeli płyta obsługuje tryb dwukanałowy, rozważ zakup zestawu dwóch identycznych modułów pamięci operacyjnej. Jest to bardzo ważne. Ja to przeważnie stosuję. Moc zasilacza. Obniż moc zasilacza. Wybór zasilacza. Oblicz moc na podstawie wymagań energetycznych wszystkich podzespołów. Warto dodać pewien margines. To jest bardzo ważne. Im mniejszy margines, tym efektywność. Tym efektywność zasilacza spada. Wartość
certyfikat efektywności. Warto rozważyć zasilacze certyfikowane elektryczne, zwłaszcza jeśli komputer będzie pracował przez dłuższy czas. To się zgadza z tym. Marka. Wybierz zasilacz memowanej marki, które produkty są znane ze stabilności pracy i bezpieczeństwa. Dodam, żeby nie wybierać zasilaczy z czarnej listy. Modualność. Modualność zasilacza pozwala na lepsze zarządzanie przewodami i utrzymywanie porządku w obudowie. No, ja z tym się troszeczkę nie zgodzę. Można ładnie można zrobić, żeby to było. Zabezpieczenie. Sprawdź, ile zabezpieczeń posiada zasilacz, aby chronić komponenty przed ewentualnym problemem z zasilaczem. Tak jest. To się zgodzę z tym. To jest bardzo ważne. I tutaj mam fajny wybór pamięci pomiędzy HDD a SSD. Wydajność, jeżeli zależy nam Ci na szybszy dostęp do danych, zwłaszcza w przypadku systemów operacyjnych aplikacji, dysk SSD jest lepszym wyborem. Pojemność. Jeżeli potrzebujesz dużej przestrzeni na pliki multimedialne do odbioru danych lub gier, niekoniecznie, bo niektóre gry potrzebują więcej szybkości, dysk HDD może być bardziej opłacalny. Cena. Dyski HDD są zazwyczaj tańsze i na jednostce pojemności, co może być istotne przy dużych ilościach danych. Dyski SSD są bardziej trwałe mechanicznie ze względu na brak ruchomych części, co sprawia, że są bardziej odporne na wstrząsy i upadki. Jeśli zależy Ci na cichym środowisku pracy, dysk SSD jest bezgłośny i rozwiązaniem bardzo dobrym. Wielu użytkowników decyduje się na połączenie obu rodzajów dysków w jednym systemie, instalując system operacyjny i programy na dysku SSD, a dane przechowywane na dysku HDD. To podejście łączy korzyści szybkości SSD z większością przestrzeni dyskową HDD. I to ja się zgodzę z tym, ja mam takie połączenie hybrydowe. Wybór obudowy. Rodzaj płyty głównej. Pewnie się, że obudowa jest kompatybilna z rozmiarem płyty głównej, którą chcesz zainstalować. No, jeżeli chcemy na przykład mieć obudowę małą, to musimy przestrzeń wzięty, a to sprawdzi, obudowa jest wystarczające miejsce na zamontowanie wszystkich planowanych komponentów, takich jak karty graficzne czy chłodzenie. Wybierz obudowę z odpowiednią ilością miejsc na wentylatory, ewentualne chłodzenie wodne, jeśli planujesz instalację ze zastosowaniem. Tak jest, ale powiem tak, że wybierz obudowę, która odpowiada Twoim gustom. Tak jest. Jak chcecie ładny widok na szkło, możecie na przykład. Czasami możecie, na przykład nie chcecie mieć LEDów, to możecie samą zamkniętą obudowę. Wybór karty graficznej. Wydajność. Znajdź kartę dostosowaną do swoich potrzeb. Nie zawsze najdroższa karta jest najlepsza w danym zastosowaniu. Czyli na przykład, jeżeli potrzebujesz Ci karty tylko do pracy, to nie potrzebujecie gamingowej karty graficznej. Czy na przykład, jeżeli potrzebujecie
to przeglądanie internetu, ale no, po co wam na przykład najnowsze karty graficzne, które i tak nie wykorzystujecie, tylko po prostu wam za dużo kart kasy macie. Jeżeli macie tak trochę kasy, to poproszę ten trochę do przelewu. Istotą częścią każdego komputera jest też odpowiednie chłodzenie procesora oraz innych komponentów komputera. Zapomniałam jeszcze o chłodzeniu wam powiedzieć. Chłodzenie procesora to kluczowy element zapewniający odpowiednie temperatury podczas pracy komputerów. Oto kilka istotnych informacji. O chłodzeniu wewnętrznym. O, chłodzenie procesora jest pasywne i aktywne. Pasywne, procesor, powiedzmy, aktywne to jest z wentylatorem, pasywne jest tylko z radiatorem. Typ chłodzenia procesora. Chłodzenie powietrzne składa się z radiatora i wentylatora. Wymusza przepływ powietrza, aby schłodzić radiator, który jest umieszczony na procesorze. Chłodzenie wodne wykorzystuje zamknięte lub otwarte pętle cieplne z płynem chłodzącym, który przepływa przez bok chłodzenia na procesorze, następnie przez chłodnicę. To jest właśnie mylne pojęcie. Chłodzenie wodne nie jest wodą, tylko cieczą. Cieczą jest chłodzone. Skład chłodzenia powietrzem. Metalowy blok z żebrakami, radiator. Metalowy blok z żebrakami, który rozprasza ciepło. Wentylator. To jest takie sprężarka powietrza, która napewnia przepływ powietrza przez radiator. Takie dziwne to sformułowanie, no, szczerze mówiąc. Wentylator, jakby powiedzieć, umożliwia przepływ powietrza przez radiator. Jakby powiedzieć, skład chłodzenia wodnego. Blok wodny umieszczony na procesorze z ruchami przewodzącymi płyn chłodzący. Pompa płynna chłodząca przez układ. Zawiera radiator wewnętrzny schładzacza, płyn chłodnicy, zbiornik, magazynie płyn chłodzący. I tutaj troszeczkę tutaj się nie zgodzę, ponieważ jeszcze powiem, że są kilka rodzajów, że możemy modularnie zrobić chłodzenie wodne oraz IO. Szczerze mówiąc, ja nie używam chłodzenia wodnego, ja mam powietrzne. Prędkość wentylatora. W przypadku chłodzenia powietrza większa prędkość wentylatora zazwyczaj oznacza lepsze chłodzenie, ale także większy hałas. W chłodzeniu wodnym prędkość wentylatora na chłodnicy oraz prędkość pompy mogą wpływać na efektywność. Tak jest, z tym się zgodzę. I dodam jeszcze do tego, że niektóre ilość łopatek na wirniku jest też dużą kluczową i jak jest zbudowany ten wentylator. I oczywiście od wielkości przede wszystkim tego wentylatora. Nie schodzimy na przykład procesor, który jest dużo cieplej, na przykład jakimś małym wentylatorem, lepiej na przykład 14 czy 12, rozumiem. Materiał radiatora. Radiator mogą być wykonane z aluminium lub miedzi. Miedź ma lepszą przewodność cieplną, ale może być droższe. Serdecznie to nie. Dodam, że niektóre radiatory mają
owszem, są zbudowane z aluminium, ale rdzeń mają, powiedzmy, też z miedzi. A teraz wam coś pokażę, coś ciekawego wam pokażę na koniec filmu, a mianowicie dla was włożyłem komputer na AMD-ku. To jest taki komputer, to znaczy do gier. Czemu taki komputer? Ponieważ... Czemu? Ja mam trochę starszy. Z tych fajnych. Gigabyte GeForce RTX 3060 Windrise. Czemu taką kartę graficzną? Bo osobiście mam w tej chwili kartę graficzną i jest niezawodna. Jest bardzo cicha, dodatkowo ma funkcję wchodzenia pasywnego. Płyta główna B550 Aures Elite. Jest fajną płytą główną, osobiście mam Aures Elite i jest bardzo wydajną płytą główną. Nie potrzebujemy do tego, co potrzebujemy, dużo słabszej. Ma dwa wejścia. Do tego jeszcze dodam AMD Ryzen 5560X. Jest tani procesor, po co nam większy procesor serii, na przykład 7. Jak możemy na przykład mieć jeszcze 550 i mam mniej możliwość, jeszcze dużo zapasów. A serii tej najnowsze są nie kompatybilne z AM4, tylko AM5. A właśnie gigabyte, płyta główna jest tylko z procesorem. King Fury Best 16 GB 3200 DDR4. Czemu takie karty? Zobaczcie cenę. Bardzo fajna cena. Do zasilacza osobiście Tifteka mam. Możemy sobie dodać, że to jest 700 W w zupełności wystarczy. Można zamiast tego Tifteka dodać sobie zasilacz z certyfikatem efektywności voltowego. Ale zupełności wystarczy. Osobiście używam wódeki Wooday Red SA 5000 M2. Jednej gierki wystarczy w zupełności. Jeżeli chcecie więcej gier, polecam sobie właśnie Wooday Reda kupić, ale chyba, o ile pamiętam, dyski magnetyczne. Silencium PC Fortis 5 RGB. Ładna, osobiście mam, używam, jestem zadowolony. Do takiego procesora zupełności wystarczy. Czemu nie używam uchodzenia wodnego? Przede wszystkim nie mam gdzie to włożyć. Dorzucam oczywiście do tego, bym dorzucił jeszcze pastę termoprzewodzącą Thermal Glizzy. Czemu Thermal Glizzy? Osobiście używam tej pasty i jestem zadowolony. Bardzo fajna z temperatury chłodzenia jest. A tak się powiesz, a czemu
czemu kruksa, obudowa kruksa. Zobaczcie, jak ona jest ładna. Bardzo mi się podoba. I cena jest zajebista. Przepraszam. To wszystko. Subskrybujcie, komentujcie, łapeczkę do usłyszenia wam. Trzymajcie się. Hejka.